Jeśli chodzi o mój dzisiejszy makijaż, nie, on jest bardzo prosty, bardzo szybki, bez żadnych udziwnień. Generalnie jest to jeden matowy cień na górnej powiece, taki ciepły brąz spadki na Blast Secret, nazywa się Ghibli. Na to palcem trochę takiego złota, lekko błyszczącego również z Petnabli, bez żadnej bazy. Lekko też przetarty właśnie tak dołtym. Oraz przyciemniona górna i dolna nierzęść czarną, żarnicienie z Nabli, czyli na black. Róże de Balm oraz Bel Hope Allergen, pomadka Golden Rose Velvet Matte 04. Taka dosyć neonowa. Kiedyś bardzo często używam, stanowiłam ją, może ona jest fajna, tylko właśnie wakacyjnie. W kąciku rozświetlenie bez żadnej bazy, jest to złotawy cień z turbiny Close Glam Shopu, natomiast w użyciu, tak jak myślałam, że nie będzie mi odpowiadał, że będzie taki właśnie złotawy, zaryzykowałam. Efekt jest fajny, on jest inny niż w prasce, zupełnie według mnie inny, on jest właśnie taki pastelowo żółty, taki bym powiedziała neonowy żółty pastelowy, to jest taki na przykład kolor, którego ostatnio szukałam lakieru do paznokci, także po prostu podoba mi się ten efekt bardzo i to jest kolejny ulubieniec z palety Turbina. Generalnie wczoraj na przykład miałam ten turbot na górnej powiece. W turbocie przeszkadza mi to, że chyba niepotrzebnie są te jednak zielone drobinki, byłoby lepiej. Tutaj nie ma ani odrobiny zielonej drobiny. Wydaje mi się, że to jest właśnie problem turbopigmentów, że często właśnie w jakimś pewnym świetle one nagle ukazują jakieś takie zielonkawe drobinki i z tym właśnie trzeba to posprawdzać wcześniej, żeby po prostu to faktycznie wszystko się dobrze komponowało. Wiem, że wszędzie one nie pasują, ale czasami one są zbędne. Ale ten cień, podam nazwę w opisie, bo nie pamiętam tej nazwy, bo pierwszy raz go użyłam z turbiny. To jest ten cień obok tego turbota, taki właśnie wyprasty złotawy. No to jak widać, taki właśnie pastelowo-żółty, śliczny i na pewno go będę używała również na górnej powiece. Nawet nie, może sobie zaraz przygotować troszeczkę na górną powiekę. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. W ogóle te pomadki matowe, jakbym miała wybrać takie swoje ulubione serie pomadkowe, to z droższych oczywiście maka, ale głównie matowe, satynowe, inne wykończenia mnie odpowiadają. Zdecydowanie pomadki Colourpop i to po prostu różne serie, różne wykończenia, głównie płynne i bym powiedziała, że bardziej płynne, satynowe. Natomiast po prostu te pomadki Golden Rose Velvet Matte chyba są tutaj w tym momencie stawiane, znaczy na pewno są najtańsze i naprawdę są świetne i mam dużo kolorów. I często zdarza mi się do nich wracać, są bardzo komfortowe, bardzo nie wyglądają i super napigmentowane. Także polecam, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Będzie reaktywacja serii ulubieńców, także zapraszam. Będzie to jako siódemka ulubieńców.